ty dziwej się. Ta dorada to nawet jest dobre piwo. No. Ale nie ma to jednak to, co Racibory z Gini. Nie, nie. To w ogóle jeszcze nikaj nie pił lepszego piwa niż Raciborski. Nie, bo to król piw. Tu w sklepach mają dużo różnych piw, co my jeszcze nie próbowali. No, a może tak wypróbować? Trzeba będzie trochę tych piwsk nakupić i zrobić poważny test. Ja. Nasz test piw. Jak wiadomo, Raciborski to najlepsze piwo na świecie. Ocena ma 9,99. To nasz arsenał na dzisiaj miejscowych piw. Produkowane na Teneryfie, Dorada, Especiale, 4 rodzaje. I dość sporo innych hiszpańskich, na przykład San Miguele. I gościnne występy tu jakiś ma belgijski Ote. No i najważniejsze pytanie tego filmu, czy Dorada pobić Raciborski. Musimy dać część z nich do lodówki, zostawimy pora najzimniejszych i zaczynamy. Padał. Zaczynamy od króla. Tam się coś zmieniło. Tak, to jest król piw. Raciborski. Dowo-rada. Niebo w gębie. Delicje wpłynie. Teraz możesz się otworzyć. Teraz będzie Dorada Especial Rocha. Ja, to było na łyczek. To musi być dobre, taki... Słyszycie, ja? Taki 7 na 10. No, no. Znaczy, jakby trochę zimniejsze jeszcze było, ale... Taki lekko gorycz. No. Nie ma takiej... Z zimnego piwa coś takiego. Ja. No. Nie ma takiej typicznej, nie wiem, sikacz, czy jakoś się to godo. Ja. Talerz kejzów hiszpańskich. Są różne, z kozy, z owcy, z krowy, z byka. Ale tego oceniać nie będziemy, nie? Nie, tego nie będę zabić. Kejzy mam dobre. Teraz Dorada Especial Selección de Trigo. A ty wiesz co, jakby nam brakło? To tu jest sklep 100 metrów stąd. Poczekaj. Takie oby niefiltrowane to wygląda. Chyba ja, no. O, pierona, już wiem co to jest. W każdym razie no, nie ma złe, ale nie w moim guście. Ja by tak to był naciągany 5,5. I o 4,5. To nie ma mój. Ja to może zakowałem.
przytulimy następne. Oczywiście dorada. Especial Esencia Negra, to będzie ciemne piwo. Albo czarne piwo, nie wiem, jakoś tak. No, już widać jakie to jest ciemne, o. Smyk, dorada Especial Negra. A nie ma takich złych. A jak ocena nowo? A, zapomniałem o ocenie. Powiem ci nawet 7,5 bych chyba dał. Jakby jeszcze było trochę. 7,5 bych nie dał, ale 7 ja. Teraz puszkowy, bo we flaszkach nie było. Ale to było te, co my wtedy pili na Tejdę, jak my wyleźli. Tak, po takim męczarni, jak one smakowało. No, to było jedne z najcieplejszych piw, jakich w życiu wypił. No bo szliśmy przez 12 tam godzin w pełnym słońcu. Kieran prawie już uważyło te piwo w plecaku. Ale i tak smakowało, po takim męczarni. Dorada jest Special Original. 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 Salud. Salud, mi familia. Y amigos. Y amigos. Dobre, piwko. Lżejsze od tamtych. Lżejsze i słodsze trochę. Tak, jednak tamte zaś... Te czarne i czerwone było lepsze. Ja by to mu dał 7,5 nawet. Serio? Ja. To jest 7. 7. No? 7. Ale słodzone by było troszkę lepsze. Ja. Już? Już? Ja. Dobra. To teraz. Do rady nie dały rady. Nie dały rady Raciborskiemu. Teraz San Miguel 15-16. Ale te piwo ogólnie to hiszpańskie, ale nie z Kanarów. I no tu pisze, że to jest z Malagi piwo. Tego nie wypiję duszkiem, bo za dużo piany mi się zrobiło. Piana mnie blokuje. To jest po czesku teraz na lotę. Po czesku to by było tu dotąd. Ale to też słabsze, to ma 4,2 promili. Bo okej, no, bo tamte miały wszystko właśnie, tymi nawet nie padali. Ale ponad 5 chyba miały. 5,7 miały wszystkie. Ja. Nadzieję, że nie będzie smakować jak woda z kranu. Czyli to jest zwykła szóstka czy coś takiego? No szóstka, szej też był szóstka. Bo... Dziwię się, co tu mamy, jakie te wóżty od nich. No, ciekawe. Ja bym tutaj... Dobra, te wóżty mają dobre. Ale takie puste, trzeba to popić chyba. Chyba ja. San Miguel, Manila. Manila to jest stolica Filipin. No, nie wiem, czemu to tak nazwali w ogóle. Ciemniejszy kolor, ale nie tak całkiem. Herbata. Herbata z pianą. Myślę, że to za dużo świadomek będzie. Ale na 8 nie. Nie. Na 8 nie zasłużyło. 7,5. Ja dałem 7,5. Zajś. No chyba też, no. Bo my chyba podobny gust. Jak skończymy te San Miguele, to będziemy polić grilla. Tak, żeby. No nie było taki. Większy podkład trzeba zrobić. Dobra, kolejny San Miguel. San Miguel Fresca.
Nie wiem, 5,5 chyba, więc bym nie dał. Po kwasie potem przychodzi lekko gorycz, ale taką niefajną gorycz. Nie, 5,5 więc bym nie dał. Nawet 5. Nie, to nie, 5. Czekaj, dopija piana, bo tam piana została. San Miguel Selecta, Cerveza Tostada Extra. Nawet słońce wychodzi. No. No zaraz zapalę właśnie z kobiet. Ja, mnie to smakuje. Dobre piwo. Ja. Kurde, to mi smakuje. Nawet tak na marcowe dobre. Ale ja go tam u nas w Polsce nikt w sklepach tego nie widział. Nie, tego jeszcze nie widział. Okay. Nie. Ale to byś polecił dobre piwo. Kurde, to nawet 8,5. Wysoko. Ja. To jest wysoko. Ja dam 8,5 prawie tym. Dobra, to by był koniec San Miguelów. Poczekaj, to ja już nie dopuszczę. Och, Jezus Maria. Już mnie tak dali słusznie jakoś. Smakuje ty. Tropical. Specjalnych. 7,5 chyba. No, ja też. 7,5. I tym razem się zgadzamy. Ja. Pięć. Nie w ręce pięć. Pięć. Idę po następne. Tak, to jest dobre. To jest dobre, ty. Hola, hola! Stop, stop! Przerywam program. Jak chcecie przeprowadzić porządny test piwska, to musicie przyjechać do Cieszyna i wziąć na warsztat porządne czeskie i polskie piwska. Nie. No i kaś ty pieronie mi tu w los.
Urwałeś nam film. No ale dobra, przyjmujemy wyzwanie. Dziękuję za oglądanie, za włączone subskrypcje. Jak kto jeszcze nie ma, to niech włączy. To kończymy na dzisiaj i idziemy się napić piwska. Nara. Przerwa. Przerwę krótką.